To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry, zaczynamy. Kolejny odcinek podcastu dla wyższych szkół bankowych. Ja Anna Cieślak. Dzień dobry. Dzisiaj mam niesamowitą przyjemność rozmawiać z panią Anną Tomalą. Dzień dobry pani Aniu. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry pani. Zanim zaczniemy, zanim zdradzimy dzisiejszy temat rozmowy, to kilka słów o Pani. Jest Pani absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwentką podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie potencjałem pracowników w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu, członkinią Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, wykładowcą Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także jurorką w Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Award. Tak to wygląda. A gdybym zapytała o to, co dzisiaj zawodowo najwięcej zajmuje Pani czasu, albo co Panią najbardziej fascynuje, Pani pracy, co by to było? Są to dwie rzeczy, tak naprawdę. Po pierwsze, m, praca ze studentami. Od siedmiu lat współpracuję z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, gdzie prowadzę zajęcia dla studentów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Od dwóch lat na naszej uczelni mamy przyjemność gościć studentów naprawdę z całego świata. M, I to jest dla mnie fascynujące, bo ja od początku swojej drogi zawodowej pracuję w międzynarodowym środowisku i zawsze. Uważałam, że podróże czy łączenie kultur bardzo dużo uczy i rozwija, więc jestem bardzo szczęśliwa, zadowolona, że możemy, mogę uczyć studentów z całego świata i czerpać też od nich. Więc to jest jedna rzecz, którą robię obecnie, a druga to jest prowadzenie szkoleń. Od 10 lat prowadzę swoją firmę szkoleniową, gdzie prowadzę szkolenia. Głównie teraz specjalizuję się we wdrażaniu programów rozwojowych w między narodowych organizacjach, to są szkolenia z zakresu zarządzania talentami lub inne programy rozwojowe, które organizacja wdraża do swoich biznesów. Podczas swoich szkoleń stosuje Pani metodologię, która oparta jest na dowodach i o tym będziemy też dzisiaj rozmawiały. Co to dokładnie jest? Metodologia oparta o dowodach polega na tym, mówi nam o tym, żeby wszystkie narzędzia, które wprowadzamy w praktyce, czyli w biznesie, niezależnie czy to dotyczy uczenia studentów, czy wdrażania narzędzi, były potwierdzone badaniami. Ta metoda przyszła do nas z medycyny, co jest ciekawe i co mnie zafascynowało kilka lat temu, jak poznałam tą metodologię, to jest to, że nawet w medycynie ona pojawiła się dosyć późno, dopiero pod koniec XX wieku, do nauk społecznych, czyli między innymi psychologii czy zarządzania, przyszła pod koniec XX wieku, pod koniec lat 90. i jak większość badań i rzeczy pojawiła się najpierw. W Stanach Zjednoczonych. Towarzystwo Psychologiczne pod koniec lat 90. poprzedniego wieku przyjęło taką zasadę, że wszystkie nowe narzędzia, teorie powinny być potwierdzone badaniami. I o co chodzi w tych badaniach? Chodzi o to, żeby one były zrobione według określonej metodologii, stąd metoda oparta na dowodach. Tutaj bardzo ważne jest, że tak jak w medycynie, na przykład, kiedy wprowadza się lek na rynek, musi być określona, spełniona określona procedura, zanim on zostanie dopuszczony do obiegu, i tak samo tutaj w naukach społecznych jest to bardzo ściśle określone, jak takie badania powinny wyglądać. I jak powinny wyglądać? Jeśli chodzi o nauki społeczne, to mm, Metodologią, która pozwala na wdrożenie danego narzędzia jest eksperyment, który rządzi się ścisłymi zasadami, takimi jak określona ilość badanych osób, czy mówimy tutaj o tak zwanym wielkości efektu, czyli potocznie tutaj studentom bliższa będzie nazwa korelacja. W piramidzie badań naukowych na samym początku, na samym dole mamy obserwacje, i większość narzędzi czy metod, które możemy spotkać na co dzień w książkach czy w życiu publicznym, właśnie jest oparta na obserwacjach. Następnie mamy doświadczenia. To już jest bardziej wiarygodna metoda, która pozwala nam wyciągnąć jakieś wnioski. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałam, tą najbardziej wiarygodną metodą jest eksperyment. I tutaj właśnie pojawia się to tajemnicze stwierdzenie wielkości efektów, czyli znane ze statystyki jako korelacja, i ono pokazuje nam związek przyczynowo-skutkowy. Jest to pokazywane na skali od 0 do 1. i Mówi się w badaniach naukowych, nauk społecznych, żeby narzędzie było efektywne, to powinno mieć korelację co najmniej 0,8% żeby było to efektywne czy opłacalne, żeby wdrażać to do praktyki. Także to jest tak w największym skrócie, jak działa, działają, działa metodologia oparta na dowodach, i na końcu tej piramidy mamy metaanalizę. Metaanaliza to jest nic innego, jak zabranie, zebranie kilku czy kilkudziesięciu czy nawet kilkuset eksperymentów i wyciągnięcie wniosków. Wtedy to jest takie najlepsze potwierdzenie, czy dane narzędzie, czy metoda jest skuteczna. Zakładam, że wprowadzenie tej metodologii pozwala też, pozwoliło też na obalenie wielu mitów które do tej pory były obecne w naszych życiach. Dokładnie tak. Jedna, jeden na przykład z takich przykładów, który chcę zaprezentować i to dotyczy bardzo praktycznej rzeczy, czyli rekrutacji. W książce Alfabet mitów menadżerskich autorstwa Sławomiła Jarmurza i Mirosława Tarasiewicza możemy znaleźć bardzo ciekawe, przytoczone bardzo ciekawe badania dotyczące korelacji testów inteligencji i sukcesów, w pracy albo na przykład sukcesu studentów, to można odnieść w wielu płaszczyznach. W biznesie bardzo często widzę taką potrzebę, żeby na początku właśnie na przykład podczas rekrutacji, na wejściu tak zwanym, zbadać potencjał kandydata. Biznes ma potrzebę, żeby jasno określić czy kandydat się nadaje czy nie. I właśnie w książce mamy bardzo ciekawy, podany przykład badań Schmidta i Hantera, ale nie tylko tych, jest jeszcze kilka innych badań, które pokazują, że właśnie korelacja testów inteligencji i późniejszego sukcesu czy porażki w pracy jest bardzo średnia, bo waha się od 0,2 do 0,4. Tak jak wspomniałam wcześniej, przypominam, że żeby narzędzie było skuteczne, powinno mieć co najmniej 0,8. Także widzimy tutaj, że stosowanie metodologii opartej na dowodach i właśnie efektu wielkości pozwala nam ocenić, czy dane narzędzie jest skuteczne, czy nie i teraz, bo zadajemy sobie pytanie, po co to robimy? Mhm. I dlatego chcę tutaj na początku podkreślić ważność stosowania tej metody, czy wiedzy w zakresie metodologii opartej na dowodach i jak to się się przekłada na nasze praktyczne życie, tutaj dzisiaj na przykład na, na efektywność uczenia się. Tematem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy są najnowsze badania dotyczące funkcjonowania mózgu w aspekcie uczenia się i przypuszczam, że też parę mitu, mitów obalimy, między innymi to, że uczymy się tylko jako dzieci, a później już, że im jesteśmy starsi, tym, tym mniej przyswajamy tej wiedzy, ale o tym za chwilkę. Dokładnie tak. Odnieśmy się w związku z tym do badań, które zaprezentowała swojego czasu dr Lara Boyd. Ona pokazywała właśnie m.in. mechanizmy uczenia się dorosłych. Dokładnie tak. To było moje odkrycie jakieś dwa lata temu, jak się przygotowałam do jednego ze szkoleń, dlatego że między innymi podczas programów rozwojowych, które wdrażam do organizacji uczę trenerów wewnętrznych, jak efektywnie prowadzić szkolenia specjalistyczne i tam ta wiedza jest kluczowa, żeby oni zrozumieli, jak funkcjonuje nasz mózg i jakie to ma znaczenie w procesie uczenia się, żeby ono było efektywne, bo na tym nam zależy zależy. Tutaj jest cały temat transferu wiedzy w organizacji, ale to jest to tak na boku. I właśnie trafiłam na badania dr Larry Boyd, która pracuje na Uniwersytecie University of British Columbia i zajmuje się tak naprawdę medycyną. To jest kolejny przykład, jak ważne jest korzystanie z wiarygodnych źródeł, a medycyna jest właśnie takim najlepszym przykładem, jak jest wykorzystywana Metodologia oparta na dowodach. I właśnie dr Lara Boyd podczas badań dotyczących rehabilitacji, rewitalizacji ludzi po udarze odkryła taką prawidłowość, że tak naprawdę nasze komórki, Cały czas tworzą nowe połączenia i tak naprawdę niezależnie od wieku, bo najczęściej jeżeli mówimy o udarze, dotyczy to osób starszych, możemy się uczyć i tworzyć nowe połączenia. I to było bardzo duże odkrycie w świecie naukowym. To się zdarzyło około 10 lat, te, 10 lat temu. I znów odkrycie czy dowód, który pozwolił przełożyć badania z medycyny na nauki społeczne. Dr. Lara Boyd podczas swoich wystąpień podkreśla, że tak samo jak to dotyczy leczenia pacjentów po udarze, czyli dopasowywania metod rehabilitacji do indywidualnych potrzeb, tak samo to dotyczy uczenia się, bo do tej pory, i to jest właśnie teraz chcę podkreślić, bo to jest tak naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy w tej naszej rozmowie dzisiejszej z mojego punktu widzenia, czyli do tej pory myślano, że tak naprawdę najwięcej nowych połączeń neuronowych pomiędzy neuronami w naszym mózgu, które później odpowiadają między innymi za uczenie się, tworzy się w naszym dzieciństwie. Mhm. Natomiast te badania Lary Boyd potwierdziły, że to nie jest prawda, że tak naprawdę do starości, nawet i pacjenci, niektórzy mają 80 parę lat, 90 parę lat, człowiek ma zdolność Tworzenia nowych połączeń, czyli uczenia się, bo każde nowe połączenie, przedstawiając to w inny sposób, każde nowe połączenie w naszym mózgu pozwala nam nabywać nowej wiedzy czy umiejętności. Narabój zwraca też uwagę na to, że my często jako osoby dorosłe poddajemy się, bo oczekujemy szybkich wyników, natomiast nie zawsze te szybkie wyniki są widoczne od razu. Porównuję pamięć krótkotrwałą, i długotrwałą. Tak, bo jeśli chodzi o proces uczenia się, czyli rozwój połączeń pomiędzy neuronami w naszym mózgu, możemy to robić na trzy różne sposoby. Pierwszy sposób to jest sposób chemiczny i to dotyczy pamięci krótkotrwałej, czyli jak uczymy się nowej rzeczy, czy to jest nowa umiejętność w zakresie Excela, czy na przykład jazdy na nartach, to w pierwszej chwili działa to na zasadzie chemicznego przesyłania pomiędzy komórkami w mózgu chemicznych płynów, które wpływają na pamięć krótkotrwałą. I to jest pierwszy sposób, jak możemy wesprzeć nas proces uczenia się. Drugi sposób to jest poprzez rozbudowę swojej struktury i właśnie tutaj mówimy o już o pamięci długotrwałej. Natomiast ta rozbudowa struktury, czyli nie tylko połączeń, ale całej struktury neuronowej w naszym mózgu wymaga czasu. Może się zdarzyć tak, że mm, dzisiaj Coś trenujemy i nam to wychodzi, ale jak za 2-3 dni będziemy chcieli to samo powtórzyć, to już się okaże, że ym, nie umiemy tego albo nam to tak dobrze nie wychodzi, właśnie dlatego, że nie doszło do rozbudowania struktury, że tylko ten proces uczenia zatrzymał się na tym chemicznym przesyle, czyli został tylko w pamięci krótkotrwałej. Stąd właśnie ta potrzeba, ym, Praktyki. O czym zapominamy? I dlatego to jest też tak ważne dla studentów, że jeżeli zależy im na długotrwałym efekcie, to muszą pamiętać, że proces nauczania polega nie tylko na tym, żeby to zostało w pamięci krótkotrwałej, ale też długotrwałej. Co niestety tu jest ta zła wiadomość dla studentów, o której też powiem dalej, wymaga wysiłku i po prostu praktyki. Czy w związku z tym ta teoria, że potrzebujemy, jeśli dobrze pamiętam, ale proszę mnie poprawić, jeżeli że, że potrzebujemy 10 tysięcy godzin, aby być mistrzami w danej dziedzinie jest. Prawdziwa? Nie. Lara Boyd podkreśla, że ona może być prawdziwa, ale dotyczyć tylko jednych osób, bo drugie odkrycie podczas swoich badań nad powrotem do zdrowia ludzi po udarze oprócz tego, że nasz mózg, niezależnie od wieku czy innych czynników, cały czas może tworzyć połączenia neuronowe, czyli uczyć się, jest to, że każdy z nas ma te połączenia unikalne. Mhm. Czyli przeniosła też pojęcie właśnie medycyny dostosowanej, czyli personalized medicine, na naukę, czyli personalized learning, czyli nauka dostosowana indywidualnie do potrzeb do danej osoby. I to tak jak tutaj Lara Boyd z humorem podkreśla w swoich wypowiedziach, jest to koszmar dla naukowca, dlatego że nie można zastosować statystyki do badań, jeżeli jest takie zróżnicowanie wyników czyli odniosę się do medycyny, bo to bardzo dobrze pokazuje na czym to polega. Czyli każde nowe połączenia wymaga innego lekarstwa czy innego sposobu prowadzenia pacjenta i tak samo jest to ostatnie odkrycie w leczeniu raka. Tutaj występuje takie pojęcie biomarkerów i te biomarkery trzeba użyć bardzo dużo różnych biomarkerów, czyli jest to bardzo zróżnicowane w zależności od you Połączeń, jakie ma pacjent. I tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, że właśnie nie ma jednej metody, tak jak na przykład 10 tysięcy godzin, to jest bardzo popularne w biznesie też, mm -hmm. czy w sporcie, tylko to będzie zależało od indywidualnych połączeń neuronowych, czyli budowy naszego mózgu, i jednym to może zająć 7 tysięcy godzin, a drugim 12 tysięcy godzin. I tutaj Pojawia się odpowiedź na pytanie, które Lara Boyd zadaje na początku. Dlaczego jedni uczą się szybciej od drugich? Dlaczego jedne dzieci odnoszą sukces w tradycyjnej szkole, a inne nie odnoszą sukcesu? Bo często się zastanawiamy, dlaczego jedne dzieci bez problemu Uczą się, a inne nie. I właśnie tutaj jest taka rzecz, którą ja bardzo często podkreślam na swoich szkoleniach, bo to też jest obrazowe, że niestety nasza szkoła ma jeden system, jedne metody i wszystkie dzieci muszą się podporządko, nim podporządkować, i dlatego niektóre dzieci po prostu odnoszą porażki, czy sobie nie dają rady w polskiej szkole. Ale to nie znaczy, nie, nie mówi nam o tym, że te dzieci są mniej inteligentne, tylko po prostu każdy z nas ma indywidualny system uczenia się, wynikający właśnie z budowy naszego mózgu i z połączeń neuronowych, i każdy z nas tak naprawdę potrzebuje innego sposobu uczenia się. Zastanawiam się teraz też nad tym, jak to powiązać z ja lubię to angielskie słowo mindset, ale z takim nastawieniem w ogóle do, do nauki. O nim mówi zwłaszcza Carol Dweck, która zwraca uwagę na to, jak nasze nastawienie do nas samych, do naszej inteligencji może wpłynąć na to, z jednej strony, jak się uczymy, ale tak ogólnie. Czy odniesiemy sukces, czy też nie? Dokładnie tak. To jest kolejna rzecz, o której chciałam wspomnieć, i myślę, że to będzie kluczowe dla studentów. Oczywiście, ta wiedza dotycząca badań mózgu jest podstawą do zrozumienia dalszych rzeczy czy procesów, które wpływają na to, czy uczymy się efektywnie, czy nie. Natomiast, właśnie jeżeli mówimy o mindset, czyli jakim nastawieniu i podejściu, to właśnie. Bardzo ciekawe informacje pokazują nam badania Carol Dweck. To jest w ogóle ciekawe, bo ona na początku swojej drogi zawodowej po studiach, naukowca, obserwowała dzieci i zainteresowała się, zafascynowało ją takie zjawisko. Dlaczego jedne dzieci, odnosząc porażkę, nic sobie z tego nie robią i dalej podejmują się trudnych rzeczy, trudnych zadań, a drugie dzieci wręcz przeciwnie uznają to za koniec, uznają to, że jeżeli poniosły porażkę, to znaczy, że one tego nie potrafią i poddają się. I to ją na tyle zafascynowało, że przez 30 lat, ponad 30 lat prowadziła badania, najpierw oczywiście dotyczące dzieci, ale później też dorosłych. I pozwoliło jej to opracować teorię, która mówi, że możemy wyróżnić dwa rodzaje nastawienia do uczenia się czy rozwoju osobistego. Jedne nazywamy nastawieniem na trwałość, a drugie nastawieniem na rozwój. To zostało potwierdzone podczas wielu eksperymentów na przestrzeni tych 30 lat. I to ma ogromny wpływ na to na nasz rozwój osobisty i na efektywność naszego y, rozwoju czy uczenia się. Mhm. I e, jeśli chodzi o to pierwsze nastawienie, czyli nastawienie na rozwój, ono mówi nam o tym, że osoby wierzą, że nasze umiejętności możemy cały czas kształtować, rozwijać i zmieniać. Czyli nie jest e, tak, że e, raz mamy coś dane na stałe. I nie możemy tego zmieniać. I to jest właśnie, nawiążę do wypowiedzi w pierwszej części o tym, co mówiliśmy, dotyczące testów, tak lubianych w biznesie. To jest moja obserwacja, bo właśnie to jest rzecz, z którą się nie zgadza Karol Dłek i podkreśla w swojej książce Nowa Psychologia Sukcesu, bo mówi, że jeżeli na początku od razu wydajemy wyrok i mówimy, że czy na przykład testem inteligencji, czy Testem osobowości i mówimy: Nie, Ty masz taką inteligencję albo taką osobowość, to się nie nadajesz, nie możesz robić tego i tego. To właśnie jest to nastawienie na trwałość. Czyli mówimy, że rodzimy się z jakimś zasobem i tak naprawdę albo odnosimy porażki, albo sukcesy i koniec. Natomiast właśnie to nastawienie na rozwój mówi nam o tym, że dowolnie możemy kształtować swoje umiejętności, tylko oczywiście musimy wiedzieć, że to wymaga ciężkiej pracy. I proszę zobaczyć, jak to się zgadza z badaniami w medycynie, które prezentuje Lara Boyd, która mówi, że tak naprawdę sukces, czyli tutaj w przypadku studentów, czyli osiąganie dobrych wyników, czy to na egzaminach, ale też nabywanie praktycznych umiejętności, wiąże się z ciężką pracą. Lara Boyd jeszcze używa takiego naukowego pojęcia, czyli wdrażaniem właściwych zachowań w codzienne życie. Ale tak naprawdę to jest nic innego jak właśnie odzwierciedlenie tych badań Karol Dweck, czyli nastawienia na rozwój, czyli zakładamy, że możemy dowolnie kształtować nasze umiejętności, tylko wszystko jest kwestia naszego podejścia, naszej, naszego tego mindset to jest super określenie i ciężkiej pracy. I w swojej książce podaje wiele przykładów na to. Ja może zacznę od takich przykładów, które też są związane z tym, o czym pani wspomniała, że właśnie większość sukcesów, tak naprawdę, które znamy z życia biznesowego czy sportowego czy naukowego jest związana z ciężką pracą. Natomiast my mamy inne wyobrażenia. Karol Dwek w swojej książce wymienia przykłady takich osób jak Edison, Darwin czy Mozart. Które, jakbyśmy się zapytali studenta, z czym kojarzy się Edison, czy jak sobie wyobrażają jego pracę, czy Mozarta, no to wszyscy by powiedzieli, że to jest geniusz, że to jest osoba, która osiągnęła sukces, bo właśnie miała niezwykłe umiejętności, która się urodziła, utalentowana itd. itd. Natomiast, jeżeli się zagłębimy w wiedzę, czyli poczytamy, życiorysy czy na przykład Darwina czy Edisona to okazuje się, że za nimi stał sztab Ludzi, asystentów, pracowników, którzy pracowali na sukces tego, co osiągnęli Darwin czy Edison przez wiele lat. Tak samo jest w przypadku Mozarta. Mało osób mówi o tym, bo to jest mniej popularne, że Mozart przez pierwsze lata tworzył nieciekawe dzieła. 10 lat mu zajęło do, dojście do mistrzostwa, więc jest wiele takich przypadków, które możemy podać ze sportu i ze świata biznesu. Które pokazują nam, że za sukcesami w większości, w zdecydowanej większości przypadków stoi ciężka praca, pani Janno. Czy my możemy w jakiś sposób płynąć na nasze nastawienie? Bo tak zastanawiam się, skąd się bierze to, że niektórzy, czy też niektóre dzieci, tak jak mówiła pani wcześniej, niektóre dzieci w szkole dają sobie radę, niektóre niekoniecznie. I na ile tam to nastawienie właśnie na rozwój jest też istotne. Na ile ono się bierze... Hmm. Dlatego, że otoczenie na nas wywiera taki, a nie inny wpływ, i my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli na przykład w szkole nam się nie udało, to znaczy, że nie jesteśmy inteligentni, bo tak twierdzi otoczenie, i później trudno jest nam z tym walczyć. Zdecydowanie tak, czyli kluczową rolę odgrywa szkoła, szczególnie szkoła podstawowa, gdzie to nastawienie jest kształtowane. Ja nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w cały system szkolnictwa polskiego, ale tak naprawdę ten cały system, nie tylko w Polsce, ale na świecie, poza kilkoma wyjątkami, jest sprzeczny ze wszystkimi badaniami i wiedzą naukową, którą mamy w tym zakresie. Bo co się dzieje? Dzieci idą do szkoły, są poddawane większości testom, egzaminom, yy, yy, uczą się w systemie, teraz chyba jest od 1 do 5, o ile dobrze pamiętam, dostają oceny, czyli tak naprawdę Karol Dłek mówi, że. Otrzymują wyrok, czyli dostajesz trójkę albo piątkę. Mm -hmm. Mm -hmm. I, I to i dzieci się czują z tym jako wyrok. Natomiast bardzo ważne na tym etapie szkoły jest wpływ nauczyciela. Czyli, jeżeli nauczyciel wierzy, że e, uczniowie mogą niezmiennie kształtować swoje umiejętności i przeniesie to nastawienie na uczniów, e, to wszystko jest możliwe. I autorka między innymi podaje mi przykład liceum imienia Garfielda w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie podczas jej badań e, przeprowadzono jeden z eksperymentów, czyli jeden z nauczycieli został poproszony o zmianę nastawienia. I dostał klasę, która miała bardzo złe wyniki. To był część Los Angeles, gdzie mieszkali głównie imigranci, gdzie dzieci były z patologicznych rodzin, osiągały bardzo złe wyniki. I właśnie podczas eksperymentu okazało się, że nastawienie nauczyciela i pokazanie dzieciom różnych metod, i to, że one są w stanie się nauczyć, spowodowało, że te dzieci po chyba roku czasu, czy jakoś, pod koniec roku szkolnego uzyskiwały najlepsze wyniki z rachunkowości i to nawet było porównywalne z poziomem uniwersyteckim i wygrywały konkursy w całych Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ktoś się zainteresuje, to jest to wszystko opisane w znanym filmie: wszystko albo nic. Ale, tak jak mówię, jest wiele innych przykładów na to, że zmiana nastawienia potrafi zdziałać cuda. A jeżeli nie mieliśmy takiego szczęścia i nie mieliśmy nauczycieli, którzy, którzy by na nas stawiali, jesteśmy już osobami dorosłymi, jesteśmy studentami. Jak możemy zmienić to nastawienie? Czyli jak możemy przejść z nastawienia na trwałość w nastawienie na rozwój? Tutaj jest potrzebna wiedza i też właśnie kolejnym przykładem, który pomaga zmienić to nastawienie, który podaje Karol Dłek w swojej książce, jest gra, którą stworzono, to akurat dla dzieci, ale to nie ma znaczenia, właśnie o funkcjonowaniu mózgu. Czyli została stworzona w Stanach Zjednoczonych gra, która jest pokazywana w szkołach, która po Pokazuje, że tak naprawdę dzieci, niezależnie od tego, jaki mają potencjał wyjściowy, często określany w testach, mogą cały czas kształtować, czyli jest pokazywane, bo teraz technologia na to pomaga, że te nasze połączenia neuronowe, czyli znów nawiązuje do medycyny i też do badań Larry Boyd, cały czas się zmieniają, niezależnie od tego, jak, z czym się urodziliśmy, czy jaki mamy potencjał na wyjście. I to, to, to już jest pierwszy krok, czyli ta wiedza dotycząca jak funkcjonuje nasz mózg do zmiany przekonania. Mhm. Bardzo ważne jest to, co Pani powiedziała, że uczymy się cały czas i tak naprawdę każda rzecz, którą codziennie robimy ma wpływ na to jak funkcjonuje nasz mózg. Ja też pamiętam takie badania, na które powo powoływała się Lara Boyd dotyczące taksówkarzy w Londynie, którzy bodajże jeszcze, Świetny przykład. Tak, bodajże jeszcze przed erą GPS-ów żeby zdać, dostać licencję na taksówkarza musieli zapamiętać całą mapę Londynu i ona pokazuje tam w jaki sposób zmieniały się mózgi tych taksówkarzy, którzy musieli się nauczyć topografii Londynu. Dokładnie tak i to jest kolejny przykład czy te przykłady, które pokazywałam znanych osób, które pokazują, że to nie nasza inteligencja czy jakiś wrodzony talent wpływają na nasze umiejętności, tylko ciągła praca, która właśnie jak w przypadku taksówkarza, powoduje, że jemu się kształtują w mózgu odpowiednie neurony, ale tylko dlatego, że on to długo robi, czy po prostu się tym zajmuje w codziennym życiu? Mhm. Tak, ale wiem też o takim eksperymencie, który dotyczył szachów i szachownicy. Opowie Pani więcej? Tak, to jest kolejna rzecz, którą opowiadam uczestnikom moich szkoleń, i to też jest związane z metodologią opartą na dowodach, a tak naprawdę z funkcjonowaniem pamięci roboczej i pamięci długotrwałej czyli tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że skuteczny proces uczenia się polega na tym, żeby najpierw przetransferować nowe informacje z pamięci roboczej do długotrwałej, a następnie je wydobyć w dowolnym momencie. bo tutaj muszę zrobić wprowadzenie zanim przejdę do eksperymentu opisywanego w książce Ruth Clark, czyli powiedzieć troszeczkę więcej o pamięci roboczej i pamięci długotrwałej. Pamięć Robocza to jest ten pierwszy moment, kiedy wpadają informacje, których się uczymy, i to jest kluczowa rzecz dla studentów, że ta pamięć robocza może jednorazowo pomieścić od 3 do pięciu informacji. Czasami podaje się 7, natomiast kluczowa informacja jest taka, że jest to bardzo mało informacji. Czyli ta pamięć jest bardzo ograniczona. Natomiast w przeciwieństwie do pamięci roboczej, pamięć długotrwała ma nieograniczone możliwości. Mhm. Czyli możemy w niej gromadzić bardzo dużo wiedzy i informacji. I kluczem jest, żeby te informacje trafiły właśnie do tej pamięci długotrwałej. Oczy, oczywiście, jeżeli nam zależy na tym, jeżeli tutaj się odnosimy do studentów, bo to są nasi odbiorcy, jeżeli chcemy, żeby ten efekt uczenia się nie był jednorazowy, tylko był długotrwały. I teraz Ruth Clark podaje bardzo ciekawy przypadek, eksperyment dotyczący właśnie Szachownicy. Na czym polegało doświadczenie? Otóż w pierwszej części poproszono osoby, które w ogóle nie miały do czynienia do tej pory z grą w szachy, i w tej samej grupie były osoby szach, profesjonalni szachiści, o odtworzenie układu na szachach i obserwowano, ile czasu, ile razy, przepraszam, muszą spojrzeć te osoby, żeby prawidłowo odtworzyć układ szachownicy, tak jak to wygląda w szachach. No i oczywiście, jak możemy się domyślać w tej pierwszej części eksperymentu, osoby, które do tej pory nie grały w szachy, nie miały doświadczenia, zajmowało, musiały spojrzeć od pięciu do siedmiu razy, żeby co najmniej żeby odtworzyć. Natomiast profesjonalni gracze, Zrobili to od razu, dużo szybciej, I, i to wydaje się logiczne czy naturalne. Natomiast, tak jak jest to w eksperymencie w drugiej części, w drugim wariancie, układ na szachach zmieniono w taki sposób, że nie odzwierciedlał on tych znanych układów, czyli takich, jakie występują w grze w szachy. I teraz, co się okazało, że w tym drugim wariancie. Tyle samo czasu zajęło zarówno profesjonalnym szachistom, jak i osobom, które nie miały doświadczenia, odtworzenie tego układu. Dlaczego, można sobie zapytać, i na pewno wiele osób mogło być zaskoczonych? Dlatego, że profesjonalni szachiści okazało się w tej swojej pamięci długotrwałej, dzięki temu, że występował efekt automatyzmu to jest kolejne pojęcie, które jest związane z efektywnością uczenia się mieli w swojej pamięci kilkadziesiąt tysięcy różnych układów, dzięki temu, że przez wiele lat grali i zapamiętali te układy. Natomiast jeżeli tylko się Zmienił układ i nie był związany z ich pracą dotychczasową, z ich doświadczeniem, to już nie potrafili tego odtworzyć, dlatego że nie mieli co wydobyć z tej pamięci długotrwałej. Czyli codzienna praktyka, ale też tak jak pani mówi, urozmaicanie bo jeżeli robimy codziennie to samo, tak na dobrą sprawę nie rozwijamy naszego mózgu. Mm, czy nie? Czy codziennie? Wydaje mi się, że nie. Każde działanie to potwierdzają badania, które wykonujemy. Natomiast, tak jak mówi Lara Boyd. Neuroplastyka działa w dwie strony to też jest bardzo ciekawe i bardzo ważne podkreślenia czyli ona może mieć pozytywne efekty, ale też negatywne. Jeżeli będziemy wprowadzać negatywne działania, zachowania, czyli na przykład brać narkotyki czy pić alkohol, to będzie to miało negatywne skutki dla połączeń neuronowych i działania naszego mózgu, więc tutaj mówimy oczywiście o zachowaniach, Pozytywnych, które y, y, powinniśmy wdrażać, ale tutaj nie mówimy o różnorodności. Tutaj bardziej w nawiązaniu do badań Larry Boyd, czy w ogóle badań y, naukowych, mówimy y, o tym, żeby dopasować y, metodę uczenia się do swoich indywidualnych potrzeb. To jest te 10 tysięcy, które znamy z biznesu, czy jeżeli chodzi o uczenie się, 10 tysięcy godzin. I teraz na przykład zadam pytanie Pani tym razem, w jaki sposób Pani najlepiej się uczy? Najlepiej się uczę wtedy, kiedy robię notatki, robię mapy myśli, kiedy mogę mm -hmm. rysować sobie coś. Kiedy mam dostęp do tej samej wiedzy w różnych, na różnych nośnikach, czyli na przykład jest to książka, ale jest to też audiobook, jest to możliwość rozmowy z kimś, czy też zobaczenia wykładu i potem praktyki, czyli wdrażania okay. tego w życie. Dokładnie tak. I teraz każdy z nas, to jest najważniejsze przesłanie z tego nagrania, czy z wiedzy, którą dotychczas mamy, jeśli chodzi o funkcjonowanie mózgu i proces uczenia się, powinien sobie odpowiedzieć na pytanie: jak ja się najlepiej uczę? I teraz dla jednych studentów będzie to chodzenie na wykłady i branie udziału w dodatkowych zajęciach czy też w ćwiczeniach, ale będą osoby, które najlepiej uczą się, oglądając filmy na YouTube mhm. albo na przykład przez ćwiczenie samemu w domu i rozwiązywanie zadań, na przykład z rachunkowości. Mhm. I tutaj jest kluczowe przesłanie, czyli ta najlepsza wiadomość dla studentów jest taka, że codziennie możemy zmieniać i się uczyć, zmieniać nasze połączenia i uczyć się. Czyli nie mamy tutaj żadnych ograniczeń, to jest ta dobra wiadomość, ale to wymaga ciężkiej pracy i znalezienia metod, które najlepiej budują te połączenia, czyli najlepiej działają, jeżeli chodzi o naszą osobę. Czyli każdy z nas musi obserwować siebie, musi obserwować swoje wyniki i sam. Zdać sobie sprawę z tego, która forma nauki jest dla niego najlepsza, że nie ma jednej odgórnej dobrej dla wszystkich. Dokładnie tak, więc to jest ta gorsza wiadomość, bo oczywiście często studenci, też moi, uczestnicy moich szkoleń, czy moi klienci oczekują od nas jednoznacznej odpowiedzi. To powiedz, jak to najlepiej robić? Mhm. A tu niestety nie ma, i tak jak w psychologii najczęściej eksperci odpowiedzą, to zależy. I to jest dokładnie ta informacja, którą bym chciała podkreślić i najważniejsze przesłanie, że dla studentów pod kątem zmiany nastawienia czyli nie wiesz, że nie możesz się nauczyć statystyki. Uh -huh. Możesz, możesz rozwijać swoje umiejętności w każdym obszarze. Tylko, bo wiemy to, że każdy może budować w dowolnym czasie i wieku nowe połączenia i rozwijać swój mózg, tylko musisz znaleźć, dopasować do siebie metodę. Czy to jest ta optymistyczna wiadomość, którą możemy zostawić naszym słuchaczom na koniec naszego podcastu, że każdy z nas, każdy dorosły może się uczyć i tak naprawdę efekty zależą tylko i wyłącznie od nas i naszego nastawienia? Dokładnie tak, nastawienia oraz chcę jasno podkreślić pani Janno ilości pracy, którą włożymy w nabywanie umiejętności. W takim razie mam nadzieję, że wszyscy, nie tylko studenci, którzy wysłuchali tę rozmowę, ale wszystkie osoby dorosłe, które myślały, że które myślały, że prawdziwe jest powiedzenie, że czego Ja się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. To zmieniły swoje podejście i będzie trochę łatwiej nam teraz podchodzić w ogóle do, do nas, do nauki i do, nasza, i do rozwoju, chociaż proszę powiedzieć, z perspektywy osoby, która uczy nie tylko studentów, ale także osoby dorosłe: Czy widzi Pani taki trend, że my coraz bardziej inwestujemy w siebie, nie tylko w firmy w pracowników? Czyli nie tylko firmy wysyłają pracowników na szkolenia, żeby nabyli jakichś nowych umiejętności, ale także my sami, jako osoby dorosłe, chcemy się rozwijać, bo wiemy, jak bardzo ważne jest nabywanie nowych umiejętności, jak bardzo ważne jest nadążanie za tym światem, który cały czas się zmienia. Na pewno tak, natomiast to też wydaje mi się, że trzeba być bardzo ostrożnym w generalizowaniu, bo my obracamy się w określonym środowisku, mhm. czyli wśród studentów, wśród firm, które stawiają na rozwój, i wtedy przekładamy to też na, na, na szerszą. Grupę badawczą. Natomiast na pewno Zmiany otoczenia biznesowego, czyli rozwój technologii wymusza na wielu osobach zmianę swojego podejścia, zmiany zawodu, nabywania nowych kompetencji, i to powoduje, że jest taka potrzeba rozwoju, ale to bym powiedziała raczej, że zależy bardziej od tego, co robimy, na jakim stanowisku jesteśmy, jakie mamy plany, ale na pewno tak, dla większych. Większości osób jest to teraz taka konieczność. Nie wiem, czy to jest tak, że my chcemy się rozwijać, żeby poznawać, czy wiele osób tak ma, ale na pewno otoczenie biznesowe, niezależnie czy zawodowe, czy prywatne, wymusza to na nas. Pani Anno, w takim razie podchwytliwe pytanie na koniec. Skoro mówimy o nauce, skoro mówimy o nastawieniu, czego ciekawego. Pani, może zawodowo, może prywatnie? E, ostatnio się nauczyła? Zawodowo y, na pewno to są, to, jest, y, to są książki, które ostatnio przeczytałam. Y, czyli y, taka książka, którą bardzo polecam. Szczególnie rodzicom, ale też osobom, które chcą się rozwijać. Książka Tomasza Garstka Psychopedagogiczne Mity: Jak zachować naukowy sceptytyzm, sceptycyzm w edukacji i wychowaniu. I to jest książka rozwijająca te moje zainteresowania metodologią opartą na dowodach, pokazująca kolejne przykłady, jak trzeba być uważnym właśnie w procesie uczenia się, w procesie rozwoju. Rozwoju, podaję kolejnych wiele przykładów dotyczących mitów i, i obala te mity wywodzące się z badań naukowych, także gorąco polecam. Jeżeli chodzi o życie prywatne, to na pewno ta cała wiedza, którą wynoszę z pracy zawodowej, spowodowała, że jestem ostrożniejsza w ocenach, tak jak przed chwilą, właśnie w odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące tego, czy jest taki trend do rozwoju. Bo wiem, że to nasze otoczenie i życie jest bardzo skomplikowane. I to mnie nauczyła praca naukowa, żeby nie oceniać i być bardzo uważnym. Pani Anno, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, a właściwie jestem przekonana, że wielu osobom, nie tylko studentom, przyda się ta informacja, że warto się uczyć, że można się uczyć w każdym wieku, że trzeba zmienić nastawienie ale ten sukces wciąż można osiągnąć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za miłą rozmowę, za ciekawe pytania i mam faktycznie nadzieję, że moje wskazówki czy odniesienia na tyle będą inspirujące, że osoby słuchające naszej rozmowy sięgną po książkę i będą korzystały z wiedzy opartej na dowodach. My linki do tych książek także damy w opisie, w opisie tej rozmowy, w opisie podcastu, więc jeżeli ktoś nie zdążył zanotować, to spokojnie w opisie znajdzie informację o tym, na kogo się pani dzisiaj powoływała. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Również dziękuję do usłyszenia.